Nie wiem, jak pozycję przyjąć, żeby nie mieć garba. Żeby nie mieć brzucha chyba. Czekaj, czy nas tutaj dobrze widać? Jest dobrze. Operator mówi, że jest dobrze wszystko. No dobra, uwaga, to w takim razie uhu! Ready. 3, 2, 1, start. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Radio Belfer na wyjeździe. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Drodzy Państwo, ci, którzy oglądają nas na wideo, mogą podziwiać widoki cypryjskie w lutym, bo tak się złożyło, że rodzinnie przyjechaliśmy tutaj i właśnie o tym będzie odcinek. Dlaczego warto się sieciować jako nauczyciele? Co możemy z tym zyskać? Co może właśnie z tego wyniknąć, że w pewnym momencie spotyka jeden człowiek drugiego człowieka i jeden, który coś umie w audio-wideo, a drugi coś tam umie w inne klocki. Dokładnie tak. Słuchajcie, co jest istotne, to najważniejsze jest to, że jeżeli słyszycie, bo to jest, ja mam zawsze schizę, jeżeli słyszycie jakiś szum, to szum morza, a jeżeli macie okazję, to poglądajcie wideo, bo może was to w jakiś sposób tutaj zainspiruje. Co prawda delikatnie nam brakuje słońca, ale pamiętajcie, jest luty. Dobrze, Macieju, czy pamiętasz mniej więcej czas, rok, w którym się poznaliśmy? Dokładnie pamiętam, siedzieliśmy, mogę się nawet powiedzieć, gdzie to był Serock. Tak było. I biegłeś sobie tak ładnie przez miasto z plecaczkiem na plecach i krótkim jednym dzień dobry podbiłeś serce moje i mojej żony. Ale byliśmy razem na wyjeździe, ale żeśmy się jeszcze nie znali, także to było to nasze pierwsze spotkanie. Naleśniczki z czymś dobrym, nie pamiętam już zupełnie z czym, ale z czymś dobrym. Jak zwykle wokół nas wszystko się kręci wokół żarcia i edukacji. Także tak to było, tak żeśmy się spotkali i tak to się jakoś zaczęło. Zgadza się, bo mamy przyjemność przez jakiś okres czasu należeć do grupy Super Belszer razem, w której po prostu się poznaliśmy dzięki zjazdom. I to jest właśnie idea sieciowania. Różni nauczyciele z różnych przedmiotów, kręgów edukacyjnych, edukatorzy w ogóle czasami nawet nie związani bezpośrednio ze szkołą, mieli okazję spotkać się i wzajemnie inspirować. I potem okazało się, że gdzieś część z nas jest sąsiadami, o czym byśmy wzajemnie wiedzieli, bo często nasz pokój nauczycielski ogranicza się tylko do osób, z którymi się spotykamy codziennie w pracy. Dokładnie. A fajnie jest ten pokój nauczycielski sobie poszerzyć. I tutaj właśnie wychodzi to, że stworzył się taki wielki, żebyście dobrze zrozumieli, stworzył się wielki pokój nauczycielski. Różne przedmioty, różny wiek, mężczyźni, kobiety, różne szkoły, różne warunki, no i różne bolączki, nie ukrywajmy też. Każdy ma swoje bolączki, ale też każdy ma swoje radości i w sumie internet był takim pierwszym miejscem, gdzie można było się spotkać, porozmawiać, spotkać rzeczywiście wirtualnie, a rozszerzeniem tego było spotkanie gdzieś w realu, gdzieś w różnych konfiguracjach, znowu na różnych konferencjach, szkoleniach, nie tylko. I jak widać, zaowocowało to właśnie wspólnymi projektami. Tak jest. Jeden ze wspólnych projektów jest spędzanie wspólnie czasu, więc tak naprawdę zastanówcie się, czy jacyś nauczyciele, których poznaliście na przykład na jakichś konferencjach, bo wydaje mi się, że często spotykamy się wzajemnie na w różnych miejscach i dobrze wiemy, Macieju, że jest takie grono nauczycieli, którzy lubią wychodzić poza ramy swojej szkoły i to im dobrze robi. Dokładnie. Prawda? Znaczy, to jest właśnie chyba idea sieciowania. Patrzysz, jak inni pracują, patrzysz, jak inni też odpoczywają, bo nie ukrywajmy, że odpoczywanie ma też w sobie coś bardzo ważnego, bo żeby mieć dobre projekty, to trzeba jednak odpocząć, a poza tym nigdy nie wiadomo tak naprawdę, gdzie ten projekt się za tobą przykula do głowy. Czy będzie to Cypr, czy będzie to, nie wiem, konferencja, czy będzie to wspólny webinar. Prawda jest dokładnie taka, że w każdym miejscu, o każdej porze, jeżeli stymulujesz swój mózg, to masz szansę na to, żeby coś fajnego wymyślić wspólnie. Właśnie i być może ten odcinek będą słuchały osoby, które zastanawiają się, czy warto gdziekolwiek ruszyć się ze szkoły, czy jakaś konferencja, gdzie się pojawia, to po co mi to, bo ja na przykład nie znam się na tych komputerach, po co będę jechał na konferencję technologiczną. A moim zdaniem, bo ja jestem takim typem nauczyciela, który tak naprawdę dopiero kiedy powstał Pan Belfer, dowiedział się, że istnieją konferencje inne niż organizowane na przykład przez lokalne ODN-y i zacząłem z tego korzystać i dzisiaj wiem, że jak jadę na konferencję, to średnio dla tematu, bardziej dla ludzi. I piękną rzeczą jest to, że mam już odwagę rozmawiania w kuluarach, więc jeżeli jesteście w takich miejscach, to pamiętajcie, też korzystacie z tej okazji. Podchodźcie do ludzi, z którymi chcecie porozmawiać, dowiedzieć się czegoś od nich, bo to jest kluczowe też w sieciowaniu. Pytajcie, uzupełniajcie wiedzę, bierzcie po prostu pod uwagę, co możecie zrobić. Słuchajcie innych, zastanawiajcie się, jak to można przenieść na obszary, w których wy pracujecie. Nie kopiować. Nie chodzi o kwestię kopiowania, ale Na pewno każdy nauczyciel musi mieć milion różnych pomysłów, żeby po prostu przeżyć w takiej zwykłej, szarej codzienności. Warto te pomysły brać od innych, czerpać garściami, zastanawiać się. Zresztą taka jest idea sieciowania i to jest bardzo fajne. A czy pamiętasz, Maciej, jakąś chociaż, jakbyś miał jedną wymienić rzecz, która zmieniła dzięki właśnie sieciowaniu, poznawaniu się z innymi nauczycielami, wyjściu poza te ramy szkoły, twoje życie na przykład, życie zawodowe, bo rozmawiamy sobie o życiu zawodowym. Wiesz co, dla mnie osobiście takim największym uderzeniem, jeżeli chodzi o kwestie projektów, to były moje pierwsze inspiracje w czerwcu z Super Belframi. Znaczy jeszcze wtedy nie byłem Super Belferem. A który to był rok? 2016. Pamiętam, że to po takim dość ciężkim okresie w szkole, już nie chodzi o całą historię, ale naprawdę było ciężko. Przyjechaliśmy z Ewą, moja siostra zresztą też nauczycielka, mówi chodźcie, pojedziemy, w Warszawie taka konferencja dwudniowa, żeśmy się tak wybrali i w sumie bez jakiegoś tam wielkiego przekonania, że no po prostu konferencja, posłuchamy, zobaczymy, będzie się działo. No i... Ja przerwę ci, wybaczcie, bo jak słyszycie teraz takie szuranie, to jest Szczecina Macieja, która o właśnie, dokładnie, tak zrób, teraz będzie Przepraszam za Szczecinę, wakacje, jestem nieogolony. Nie ogolił się i będziecie słyszeli, jak mu tutaj drapało gdzieś tam o mikrofon, ja jestem przez... jesteśmy na inspiracjach. Tam to się wytnie. Nie wycinaj tego. Dobra, jesteśmy na inspiracjach, włazimy i coś, co mnie, że tak powiem, bardzo mocno uderzyło. Piękny kwiat kolorowy, flobo, latająca po całej konferencji, Jacek Ścibor siedzący przy stoliku branżowym. Ja tak patrzę ze mną, mówię, Jezus Maria, to za ludzie, o co tu chodzi? Co tu się dzieje? Wszyscy uśmiechnięci, z telefonami w łapach, fotki, uściski, buziaczki i tak dalej. I w trakcie konferencji poznałem też Marysię Jaszczyk, to, że tak powiem, bardzo, bardzo dużo mi to zawsze, Marysiu, pozdrawiam Cię serdecznie, bardzo dużo Marysia, że tak powiem, zrobiła, to jest w ogóle bardzo ciepła kobieta, zresztą znasz, więc wiesz, ona to nasze serduszko tak polała miodem, tak wiesz, ukochała i tak dalej i chyba dzięki niej właśnie miałem taką odwagę, żeby tam zagadać do kogoś, nie? Najpierw do jednej, potem do drugiej osoby, potem to już poleciało jeden, drugi, trzeci. I żeśmy wrócili z tej konferencji i spojrzeliśmy ze mną sobie w oczy, zmęczeni, bo wieczór oczywiście był też ciężki. I mówię do Ewy, wiesz co, mówię, chyba pojedziemy za rok. I to już tak zostało, że rok po roku, nawet gdzieś tam pandemicznie, człowiek bardzo mocno chciał jechać i się spotkać. I drugim takim momentem, który był dla mnie bardzo ważny, też związanym z inspiracjami, to jest pierwsze wyjście na scenę. Nikt tego nie usłyszał za moją żoną, uwaga, drżał mi głos, jak trzymałem ten mikrofon, widziałem tych wszystkich ludzi siedzących, to gdzieś z tyłu głowy miałem tak, Jezu, oni robią takie zarąbiste wystąpienia, nie daj plamy i w głosie miałem taki, gdzieś tam biegało, ale na szczęście usłyszała to tylko moja żona. No wiesz co, ja tylko, ponieważ nie wiem jeszcze do końca, gdzie będzie ten odcinek publikowany, to jak znajdziecie jakąś przestrzeń pod tym odcinkiem do skomentowania go, to napiszcie na przykład, jaka była dla Was pierwsza okazja do tego, żebyście się sieciowali. Co to była za konferencja, może jakieś szkolenie, z kim rozmawialiście, może się okaże, że znamy te same nazwiska i co to u Was zmieniło, bo ja też mam takie wrażenie, że po okresie pandemii, bo dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że czas pandemii to był taki wrzut na, między innymi na Facebooka ogromnej ilości nauczycieli i potem... Część została, ale potem pojawiły się z powrotem konferencje, wróciły stacjonarne i ja mam wrażenie, że wielu ludzi po prostu znało się z awatarów i z ikonek na Facebooku i spotykają się, a ja byłem na Twoim webinarze, ja potem pamiętam... Znaczy wielokrotnie, na przykład teraz ostatnio, uwaga, na Cyprze spotkaliśmy tutaj taką panią nauczankę i tak rozmowa, wiecie, jak to na leżaczku gdzieś tam nad basenem, rozmawiamy, ja niestety nie jestem aż tak mocno rozpoznawalny, ale zaczynamy rozmawiać, że jesteśmy nauczycielami, my też, aha, tutaj jesteśmy z kolegami też, aha. I pani nagle mówi, no tak mi się wydawało, że tu widziałam takiego pana, ale on, to nie wiem, czy to jest on w takiej żółtej koszulce występuje. Myśmy się uczyli od niego Teamsów. I słuchajcie, to było piękne. Gdzie? Parę tysięcy kilometrów dalej. A nie słyszałem tego, no dobrze, może zmyślić. Nie, to była pani, tam zresztą siedzi. O matko boska. No dobrze, więc kończąc już ten odcinek o sieciowaniu, chciałbym podkreślić, jak bardzo to zmieniło też moje jakby podejście do edukacji i zanim wyszedłem ze szkoły, robiłem rzeczy wewnątrz jakby tego, co sobie wymyśliłem, to robiłem. A teraz właśnie najlepszą rzeczą jest to, że ja czerpię z różnych działań różnych osób, obserwując ich i tak jak Maciej powiedział, nie kopiując, ale jednocześnie przekładając trochę na moją codzienną pracę, to co mi jest potrzebne jako nauczycielowi chemii, jako jakiemuś twórcy internetowemu, to ja to czerpię. I to jest piękne, że to zmieniło w moim podejściu. Otworzyły mi się pewne wrota, które wcześniej były zamknięte ze względu na to, że byłem zbyt leniwy, to powiem szczerze, do tego, żeby chcieć wyjść do ludzi i bałem się tego. Przypadkowy pracownik oświaty, więc ja tutaj to znaczy, apelem do wszystkich, żebyście się nie bali, naprawdę. Nie skończymy tego odcinka o sieciowaniu, słuchajcie, jeszcze, ponieważ ja powiedziałem swoją historię, ale jeszcze jest coś, co, że tak powiem, zawsze mnie zastanawia na konferencjach i kto wie, czy to nie jest taki właśnie drogowskaz. Bardzo często się zdarza, że Dawid w swojej żółtej koszulce wyskakuje, wszyscy chcą sobie zrobić z nim fotkę, no bo to sławny pan Belfer, ale bardzo bym chciał jeszcze, żebyś powiedział wszystkim, jak doszło do tej postaci, bo jednak, uwaga, dzięki panu Belfrowi mam wrażenie, że zaczęło się trochę mówić więcej o edukacji, ponieważ siedzi przed nami, jak to było, influencer? Twórca roku w kategorii edukacja i zwycięzca głównej nagrody. A słuchajcie, edukacja jednak, nie czarujmy się, nie jest takim nośnym tematem, który przebija się do mainstreamu. I mam wrażenie, że to było chyba jedno z takich pierwszych strzałów, który gdzieś poszedł w szeroki eter, że edukacja może być cool, że edukacja może być fajna. Ja bym tego tak nie zaznaczał, bo znamy wielu nauczycieli, którzy działają w bardzo wielu kręgach. Akurat tak się złożyło, że to był konkurs, który był mi bliski. Pojawiła się kategoria edukacja, więc zapisałem, siedząc u Ciebie w domu, u Ciebie u Ewy, wakacje to było i pytałeś się, co robią. Mówię, właśnie, patrzcie, wakacje też u mnie, tak. wcale nie mużdżąc gdzieś. Tak, w swojej norce. Tak, absolutnie nie. I tak spontanicznie mi przyszło, że napiszę i zgłoszę się, bo myślę, że to jest konkurs, po raz pierwszy ta kategoria edukacji, która tak bardzo mi jest bliska i napisałem i się okazało, że dostałem się do finałowego konkursu, a dzięki temu, że Przemek Starym był też w jury i znał też moją pracę, potrafił w jury w różnych kategoriach przedstawić mój wpływ na działanie edukacyjne, a ja odbierałem tę nagrodę w imieniu wszystkich nauczycieli, którzy rzeczywiście potrzebują swojego miejsca też jakby takiego... Wiesz co, ale Dawid, ja mam też takie wrażenie, że ta nagroda dała wielu ludziom skrzydła, wiesz? Bo to nie, może tego nie zauważasz, może gdzieś nie mówisz, nie rozmawiasz, albo ktoś nie ma jednak na tyle odwagi, żeby na ten temat rozmawiać, ale ja mam wrażenie, znam przynajmniej parę osób, które mogę powiedzieć, wzięły sobie z tego przykład i dzisiaj gdzieś istnieją w internecie, albo wyszły ze swojej norki, którą, że tak powiem, miały i siedziały gdzieś cicho. Bo dość dużo jest o tych influencerach edukacyjnych. Znaczy, i to dobrze. Dobra, influencerach? Tak, ja się nie boję influencerach edukacyjnych. Nie, influencer edukacyjny, bo wiecie co, zasada jest prosta. Jeżeli influencer ma wpływ, to ja chcę mieć ten dobry wpływ. I to ja wybieram jako influencer, jaki ten wpływ chcę mieć. I są influencerzy, to słowo nie powinno być negatywnie odbierane, tylko niektórzy ludzie po prostu źle z niego korzystają. Akurat edukacja jest dobra sama w sobie. Dokładnie. Tutaj im więcej jest takich influencerów edukacyjnych, tym jest lepiej, bo mamy przeciwwagę w internecie do tych, którzy robią gorsze rzeczy, które źle wpływają na nas czy naszych uczniów. Także powiem krótko. Komentujcie, gdzieś na pewno będzie jakaś przestrzeń. Tak. Dawid Łasiński, pan Belfer jest Maciej. Na pewno dobrym miejscem do tego, żeby zrobić sobie z nim selfiaka, wrzucić na swoje media społecznościowe i co? I zacząć się po prostu sieciować. Tak, a Maciej Danieluk jest też dobrą osobą, która jak będziecie do niego pisali z jakimikolwiek problemami, to oczywiście mi pomoże, bo pomaga wielu nauczycielom, wspiera. No i jakby pamiętajcie... Nie zawieźcie mnie mailami, nie umiem odpowiadać na maile. Chyba, że to będzie ChatGPT. Jak będzie ktoś się spotykał z nami gdzieś tam właśnie przy konferencjach, wyjdźcie z tych murów szkolnych, wyjdźcie z tych pokojów nauczycielskich, zróbcie sobie zdjęcie, jak wam to dobrze zrobi, podejdźcie, pogadajcie, przebijcie pionę i będzie git. Do zobaczenia, do usłyszenia Radio Belfer. Cześć!